Wie pan, myślałem, że czasami pan dno osiąga, ale dzisiaj pan od spodu zapukał, wie pan? Dzisiaj pan zapukał od spodu. Po tym, jak na ostatniej sesji Rady Miasta, no chyba radny Grzegorz Ziomek poinformował nas wszystkich, że miały miejsce i to wiosną 2022 roku sięgające 150% podwyżki wynagrodzeń dla członków spółek rad nadzorczych, spółek komunalnych. I stało się to przez, no, jako właściciela dokonał tego pan prezydent, jako powiedzmy reprezentujący gminę, która jest właścicielem. O tym z nas nie wiedział, nie wiedzieć czemu nie zostało to w odpowiedni sposób upublicznione na BIP-ie. No być może zostało, chciałbym też o to właśnie prezydenta zapytać, dlaczego nie wiedzieliśmy o tym, czy to może, co spowodowało. Rada Miejska nie może panu prezydentowi w żaden sposób wpływać na to, czy udziela takich podwyżek, czy nie, ponieważ to jest tylko i wyłącznie kompetencja pana prezydenta wyłączna. Mielczanie, nawet mi osobiście, powiedzieli wyraźnie nie. Prosilibym, byśmy zareagowali. No jedyny sposób reakcji jest taki w formie tego apelu, czyli mielczanie, no oczekują tego od pana. Czy pan zamierza właśnie podjąć kroki celem jakby powrotu do tych stawek, które obowiązywały w roku 2021, czyli no sprzed tych podwyżek? Chciałbym państwu przedstawić chronologicznie z datami i z kwotami, jaki przyświecał cel dotyczący finansowania i dotyczący wynagrodzenia w spółkach miejskich. My mówimy tutaj o zarządzie, mówimy tutaj, nie o zarządzie, tylko o, przepraszam, o członkach Rady Nadzorczej, tak jest, dziękuję. Czyli zatrzymajmy się przy roku 2017, kiedy to uposażenie, to wynagrodzenie przewodniczącego to była kwota 2818, potem zastępca przewodniczącego 2466 i potem członek to jest 1717. Jesteśmy w roku 2017. Czy pamiętacie państwo historycznie, co zadziałał w roku 2017? Jakie były uwarunkowania polityczne, co się wydarzyło? Chciałbym państwu to przypomnieć. Właśnie wtedy wybuchła w rządzie afera związana z nagrodami, które pani premier Beata Szydło przyznawała i ministrom, i wiceministrom, i jednocześnie sobie sama przyznawała nagrody jako premier. To było kuriozum, bo od początku działania Rzeczpospolitej żaden z premierów nie przyznawał sobie nagrody. Pan premier zwołał konferencję prasową i powiedział, że wpłynął projekt ustawy, która obniży wynagrodzenie prezydentom, burmistrzom, posłom, senatorom, prezesom członków rad nadzorczych, zastępcą prezydenta i tak stopniowo w dół. Więc to nastąpiło w roku 2018 roku. Więc jest rok 2018. Tak jak wspomniałem, umiera prezydent Kozdęba, pełniącym jest Fryderyk Kapinos. I co robi? Pierwsze działanie, jakie podejmuje, obcina przez pół wynagrodzenia w radach nadzorczych. Czy to jest zasadne? Nie, bo to jest nakaz naczelnika, prezesa. Do tego wszystkiego zostały obniżone również uposażenia, kontrakty bezpodstawnie prezesom spółek. Nieważne, czy ktoś dobrze pracuje, czy ktoś źle pracuje, tylko naczelnik każe, trzeba było obniżyć. Ja przywracam te kwoty z roku 2017, czyli to, co było bezpodstawnie zabrane, jest przywrócone, czyli widzicie państwo, w 2017 roku kwota była 2818, w 2022 jest kwota 2818.
Zestawiłem to oczywiście z tymi miastami, które Państwo twierdzicie, że to są liderzy i należy tutaj brać przykład z nich. Jak wyglądają uposażenia, jeśli chodzi o członków rad nadzorczych? Mielec, przypominam, 2818 zł przewodniczący. Jak wygląda w Stalowej Woli? 6605 zł plus 10% to jest za funkcyjne, czyli za przewodniczącego, to jest kwota 7265. Nie chciałbym, żebyście Państwo, bo Wy Państwo jesteście radnymi, mylili budżety miasta z budżetami spółek. To są dwa różne podmioty. Te decyzje, które wcześniej zapadły, czy ta również pana Kapinosa była decyzją prawomocną. Miał takie prawo, to zrobił. Więc nie można mówić, że coś zostało zabrane komuś, nic nie zostało zabrane. Powiem szczerze, że mocno pan odleciał. Rozmawiamy o pana decyzji, którą podjął pan w tym roku. 4 dni po wybuchu wojny, kiedy wszyscy zastanawialiśmy się, co będzie, jaka będzie przyszłość, to państwo siedliście nad podwyżkami o 150%. I to była pana decyzja, panie prezydencie. Druga kwestia to jest to, że zostało to zatajone. To, że próbuje pan zrzucić za to winę na Prawo i Sprawiedliwość, to jest w ogóle kuriozalne. Ale to, że wplątuje pan w to przedwcześnie zmarłego, świętej pamięci prezydenta Daniela Kozdębę, to jest po prostu niemoralne, obrzydliwe i to jest złe, panie prezydencie. I proszę nie słuchać podpowiedzi tych ludzi, którzy panu to gdzieś tam podpowiadają, bo to są po prostu źli ludzie. Proszę nie słuchać ludzi, którzy w mojej opinii traktują samorząd jak bankomat. Proszę tego nie robić, po prostu. No i właśnie padła Stalowa Wola, no ale w Stalowej Woli mamy jedną spółkę miejską. Taki człowiek więcej tam i odpowiedzialności ma jako członek Rady Nadzorczej i więcej, nazwijmy to kolokwialnie, pracy, chociaż nie jest to stosunek pracy. Ale jeżeli my w naszej Radzie Nadzorczej, w jednej ze spółek mamy tylko 14 pracowników i 5 członków Rady Nadzorczej, no co, wie pan, to się samo jakby broni, nie? To, co pan zrobił, po prostu odbiło się szerokim echem wśród Mielczan. Uderzyło to też trochę w nas wszystkich jako Radę Miejską, bo ja mówię, usłyszałem kilka cierpkich słów, dlaczego pan, panie radny, na to pozwolił? I pan mówi tak, że on wykonywał jakiś mityczny nakaz naczelnika z Warszawy. No wie pan, to już pan po prostu, wie pan, myślałem, że czasami pan dno osiąga, ale dzisiaj pan od spodu zapukał, wie pan? Dzisiaj pan zapukał od spodu, że takie zarzuty pan czyni człowiekowi, który w trosce o dobro publiczne po prostu obniżył. Nic się nie stało. My, czy pan zamierza, jeżeli taki apel zostanie przyjęty, uwzględnić to w tych podwyżkach wynagrodzeń i dlaczego nie zostało to opublikowane, a także dlaczego i kto za to odpowiada, że nie zostało to opublikowane. Że odnośnie decyzji umieszczenia na BIP-ie, każda decyzja, która tutaj jest w mieście, no to jest moja decyzja. Natomiast jeśli chodzi o merytoryczne umieszczenie przez pracownika, no po prostu pracownik nie umieścił tego. Nowa osoba, nowy człowiek, który zajmuje miejsce akurat w nadzorze właścicielskim, z różnych tam przyczyn stwierdził, że nie należy tego umieszczać na BIP-ie. Chodzi o tutaj mieszanie pana Daniela Kozdęby. Ja chciałem tylko pokazać, że jeżeli prezydent Daniel Kozdęba dalej byłby tutaj z nami, na pewno nie posunąłby się do takiego działania bezzasadnie, bezpodstawnie obniżać uposażenia pracownikom, czy członkom rad nadzorczych, czy prezesom, czy jakiemukolwiek innemu pracownikowi gminy. Ja po prostu przywróciłem te wynagrodzenia, które były zabrane. Włączono tutaj zupełnie niepotrzebnie osób, których tutaj nie ma. Nie mogą się nawet obronić. Po co było to, po co było, panie prezydencie, aż tak daleko idące wycieczki stosować? Cała ta sytuacja miała otoczkę, że tak powiem, ogólnopolską. No niestety wrzało w całym mieście. Ja też otrzymałem mnóstwo telefonów w tej sprawie.
Kto z radnych jest za przyjęciem tego apelu, proszę przycisk zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymał żółty. Wszyscy, tak, wszyscy. Proszę wyniki. Stwierdzam, że apel został przyjęty. Jeden z sama głosami za przy 6 wstrzymujących.